Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light i raczej do questów nocnych naszych pięknych. Kochani, ostatnio mieliśmy tutaj trade'a z Raisem, ale... znajdź odosobnione miejsce na dachu i skontaktuj się z GR-em. Dobra, zróbmy to, póki jeszcze możemy. Włączyłem jednak rozmycie w ruchu, żeby było to jeszcze ładniej do oglądania, tak więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. A właśnie, kochani, ja już się dowiedziałem, dlaczego my tak mamy dużo expa. Jest event od piątej, czy no już jak to oglądacie, to już jest pewnie po evencie. Ale zaraz wam wyjaśnię. Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... jak możesz... co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. No właśnie. I tak to właśnie wygląda, kochani. I tak jak powiedziałem, jest event. Jest event, który ma za zadanie dostarczyć nam 3 razy więcej expa, dlatego no będę chciał dzisiaj przycisnąć trochę tego Dying Lighta, żeby jak najwięcej sobie tutaj ugrać. I tak, myślę, że znajdziemy najpierw torbę Falona, bo to jest pewnie gdzieś w okolicy tutaj, prawda? No dobra, może nie w takiej okolicy. Ale okej, przejdziemy sobie tędy. Zabierzemy przy okazji te zadania stąd i akurat myślę, że pójdziemy po tą torbę Falona. Tak właśnie, zróbmy. Mamy jeszcze zrzut w sumie do dostarczenia, więc też pewnie go dostarczymy. Uwaga wszyscy! Mówi Alfie. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam? Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. No to jeszcze musimy znaleźć Jeffa. Dobra, to lecimy najpierw po Jeffa. Nie, nie po Jeffa. Zrobimy strefę. Ale nie, tu jest Jeff, dobra. I tak idziemy do Jeffa, Oczywiście, że wróg. Nie no, przyjaciel, żartuję. Au. Au. To zabolało. To wieża Fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais. To Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze Jeff. Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. A to tak, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady, jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. No dobra. Niech i tak będzie, tylko... czy tu jest bezpieczna strefa? Tu nie ma wieży. Wieża jest dopiero tu. No dobra, zróbmy te questy, niech mu będzie. Niech mu będzie, zrobimy questy z gazem. No to lecimy, kochani. Tylko tu jest jeszcze bezpieczna strefa, którą z przyjemnością bym sobie przygarnął, wiecie? Ale weź spadaj. No i widzisz, po co ci to było.
Po co ci to było? Po co wam to było? Dobra, słyszę firale, znaczy firale, koszmary. Firala to zabiliśmy przed sekundą. Włącz te bezpieczniczki. Niech się światło już pali. Trochę ich zaboli na pewno. I zamykamy ten pieprznik. To ty jeszcze tam latasz sobie. No, ale już sobie długo nie polatasz. 8 na 17 bezpiecznych stref, kochani. Która jest godzina? 3:31, to sobie pójdziemy spać. Widzę, że chyba się naprawiło. Naprawił się problem dotyczący tego, tej takiej zajawki, którą mieliśmy podczas kładzenia się spać. W sumie to dobrze, wzrost poziomu przetrwania. Którą my już mamy umiejętność? O kurde, my już mamy 16 poziom, lecie głupie, naprawdę. Dobra, to weźmy sobie zwinne łapki. Chyba, że krytyk. Ale nie, zwinne łapki myślę, że nam bardziej tutaj poskutkują. Tu już nic nie możemy obszukać, prawda? Pałka z gwoździami, ale to nam nie jest potrzebne. Dobra, zróbmy pierwszy ten tutaj zaworek. On jest gdzieś po tej stronie, prawda? Dobra, was to już żegnam. Kurde, i tu jest duży... duży pan. Jak my tu się mamy... wspiąć? Jak my tu się mamy wspiąć? Już chyba wiem, jak się mamy wspiąć. Jeszcze ta kurde ropucha tam jest, no. Dobra, idziemy tędy. Już my mu pokażemy za chwilę. Wzrost poziomu zwinności. Jest ta żaba. Tu jesteś, żabko. Wpadaj na bambus. Jeszcze żyjesz? Dobra. Czy z tobą to ja się nie będę tutaj produkował zbytnio. Tylko tu lecą firale już. Firale i koszmary i wszystko leci. Dobra, otwieramy pierwszy zawór. On nas widzi. On nas widzi, w 100% nas widzi. Drugi nas widzi. Oj, będziemy mieć pościg. Będziemy mieć pościg. No i mamy pościg. Pierdzielamy. Na kolejną strefę. I cyk, pułapka. Dobra. Udało się. Trochę zabiliśmy tych przemieńców przy okazji. Lecimy do kolejnej. Nie powiem, nas trochę tutaj pogryzły. Co ja dzisiaj taki jestem słaby w tym, no? Dobra, to jest chyba w środku. To jest w środku tutaj. Mam nadzieję, że te przemieńce nas tu nie zaatakują. I cyk. Dobra, wzrost poziomu siły, super. No dobra, jest ich sporo. To kurczę, trzeba czekać, aż mi się ta stamina zregeneruje. Nie wiem, dlaczego my tak mocno kopiemy, naprawdę nie mam pojęcia. Ale jednak dobrze jest mieć to. Mieć tą parę w łapie. O kurde, jest duży. Jest duży, więc musimy go wygonić stamtąd. Jeżeli on się tu dostanie, to jesteśmy w tyłku. Więc może kamuflaż? Może skorzystajmy z umiejętności, które nabyliśmy już. Nie, nas tu nie ma. Pamiętaj, nas tu nie ma. Notatka numer 19. O kurde, dobra, jest problem. Mamy problem, będzie chyba pierwszy zgon. Ej, pierdzielaj. Dobra, szadłone. Dobra, spróbujemy spierdzielić. Dobra, uciekamy. A, boli.
Trochę ich się tu za dużo zrobiło już. A ja nie mam żadnej flary. Uff. Udało się. Ale serio, nie mamy żadnej flary. Mamy jedną petardę. Więc może tu będzie jakiś handlarz, co? Zadanie specjalne, nie będzie tu żadnego handlarza, ponieważ my to dopiero chyba odkryliśmy. Dobra, ale przygotujmy się następnym razem do lepszego wejścia do środka. Zawodowy biegacz, to na pewno weźmiemy. To jest spoko. Poziom siły, co my tu możemy zwiększyć? No w sumie tu nie ma nic ciekawego. No to wymaga broni oburęcznej. Tu również. Dobra, to jest ciekawe, oszczędzanie broni. I tak, czy my coś możemy sobie tutaj stworzyć? Petardy i apteczki. Jedną petardę można stworzyć, znaczy 8 sztuk teoretycznie. Dobra, i tak to zróbmy. Uleczmy się przy okazji. Podejście numer 2. Przeładujmy broń. No nie wiem, czemu one tutaj tak chętnie wlazły nam do środka. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, czy usłyszały, że my tam zabijamy zombiaki. Czemu tu się nie da zamknąć tych drzwi? Dobra, odkręcamy ten zawór. Spieprzamy stąd, bo tu jest naprawdę zła sytuacja do walki. Tu jest ewidentnie nieciekawa sytuacja, ponieważ... ponieważ iż... nie mamy jak uciec. Jak nas tu złapią, to już mamy przerąbane. Zobaczę, czy tu jeszcze nic nie ma. Nie ma tutaj nic. Dobra, uciekamy. Uciekamy stąd. Tam jest duży uciapąg. Dobra, może nas nie zobaczył. Na szczęście nas nie zobaczył. Och, nie rób tego nigdy w takiej sytuacji. A i co teraz? I co teraz? I co teraz, cwaniaczku? Czemu jesteś taki niebieski? Dobra. Znajdź mieszkanie Gaziego i otwórz zawór pod estakadą. Byś się nauczył czytać jeszcze przy okazji Chiro, co? I wezmę sobie na wszelki wypadek latarkę UV. Tak jak powiedziałem, nie chcę aż nadto korzystać z kotwiczki. Bo w sumie i bez tego możemy bez problemu to przejść. Kotwiczka ma być tylko wspomaganiem. Więc żeby na przykład nie tracić czasu na odcinku, to po prostu mogę sobie dzięki temu przejść na jakieś inne platformy. Ale tak to będziemy starać się raczej podróżować pieszo. Dobra, ale nie używaj tego jak nie trzeba. Będziemy sobie po tych pociągach. Myślę, że bezproblemowo. Tam coś mi zawarczało, zakrzyczało. Ale to jest pod spodem. Kurde, pod. No tak, Shiro. Shiro, przecież tam jest definitywnie napisane pod eskatadą. Eskapadą, eskatadą, nie wiem jak to się nazywa. Tylko tak, nie mamy flary, to jest problem. O kurde. Tam jeszcze był duży. Dobra, użyjmy apteczki, naładujmy staminę. Nie, dobra, trzeba teraz poczekać chwilę. Co to jest za mural? Father of the Zombies. Aha. Czekajcie, czekajcie, tego pana znam. Pan Romero, no faktycznie. Jeszcze ta ropucha żyje tam? Serio? No nie mówcie, że ta ropucha żyje, kurde. No już chyba teraz nie żyje, prawda? No i kolejne towarzystwo, jak zwykle. Trzeba to zrobić po cichu. Po cichu, delikatnie. Kurde, no jeszcze więcej was matka nie miała, prawie. Nie widzisz mnie, daj sobie spokój. Ale nieznośny, no.
Złapią nas. Złapią nas, dobra, będzie pierwszy det. A może jednak nie. Może jednak i nie. Może nam nawet ujdzie. Jakimś cudem nam to chyba uszło. Up. Dobra, teraz główny zawód trzeba byłoby jeszcze jakimś cudem. Szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie nie. Jafar ci wszystko wyjaśni. Idziemy do Jafara. Ale ty nam chyba jeszcze flary pozwolisz porobić, co? Plan spawacza. No dobra, najpierw Zaid. O, to jest Jafar, kurde. I mam tu jakiś znacznik. Uspokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV. To znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapię. Flary UV. Mów dalej. Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? To on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatyczne goryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba cię pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. Widzisz, da się z tobą dogadać? Da się. Bez problemu się dało dogadać. Dobra. Tylko tak. Co tu jest? Co tu jest i dlaczego tu jest wskaźnik? Teoretycznie coś jest na dole. Dobra, to przejdźmy na dół. Serio, nie mam pojęcia, co tu teoretycznie jest. Czego ja nie widzę. No ale, jakie to ma znaczenie? Szlak, to znowu ty? Znaczy, co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. Będziemy w kontakcie. No dobra. To będziemy w kontakcie w takim razie. Która jest godzina? 3:13. Zaraz możemy się położyć spać albo... Albo jeszcze otworzyć główny zawór rozrządczy. Jezu, jak ja mam dzisiaj problemy z mówieniem. Ale wiecie co, nie wiem, czy my zdążymy w sumie teraz zrobić. Chociaż nie no, zdążylibyśmy, kurczę. No dobra, to idziemy spać. Idziemy spać i idziemy otwierać zawór. Zrzut zrobimy już pewnie w następnym odcinku. A nie, jeszcze jest Irwin. Crane? Jesteś Crane, mam rację? Kyle Crane? Tak. Erwin Snowberg, reżyser filmowy. Zrobiłem serię filmów Zombihilacja, zakładam, że widziałeś. A, nie. To skłaniające do refleksji filozoficzne dzieła o ludziach bardzo podobnych do ciebie, którzy muszą zabijać zombie, bo tak. Szczegóły nie są ważne. Ważny jest tylko koszt produkcji. Głównym kosztem jest makijaż. Mówię tu o gnijących łbach, odpadających rękach, zwisających flakach. A gdy potem rozwalasz to z broni palnej,
Koszty są porażające. Więc przybyłeś do Haranu. To tragedia, rzecz jasna, ale tutaj cały majątek w efektach specjalnych po prostu kuśtyka po ulicach i tylko czeka, aż im się porozwala łby na potrzeby mojego nowego filmu Zombiehilacja 4 Martwy Lunch. Potrzebuję tylko jakiegoś wariata z karabinem, który będzie je widowiskowo kosić, a słyszałem, że ty byś się nadawał. No nie, bo to jest pewnie wyzwanie. Z tego co pamiętam, to tu jest wyzwanie. Dobra, ale mieliśmy iść spać. A ja jak zwykle latam sobie góra, dół, dół, góra. Idźmy spać. Idźmy spać po raz kolejny. I lecimy na główny zawór. Lecimy na główny zawór, ale niestety nie mamy kurde flary. I to mnie bardzo poraża. Umiejętności, kolejny poziom przetrwania. Dobra, może krytyki, może to nie jest głupie. Serio, te levele to lecą normalnie jak porąbane. To jest fajne, bo naprawdę czasem trzeba się wymęczyć, jeżeli chodzi o maksowanie tych umiejętności. Kurde, one gdzieś tutaj sobie latają. Hasają sobie niczym hasacze. W ogóle ciekawe, czy wiecie, co to jest hasacz. To jeszcze jak ja byłem, pamiętam, młody wilk, to właśnie były hasacze. Hasacze, które sobie hasały. To było głupie w sumie. To było mega głupie, czy były. Dobra, otwórzmy tą skrzyneczkę przy okazji. Może coś znajdziemy ciekawego. Nie robiłem chyba ani razu jeszcze... Nie robiłem ani razu jeszcze wytrychów. A patrzcie, jak to nam ładnie idzie. Naprawmy tą broń. Jak tu będzie nieciekawie, to lepiej, żeby ta broń była. No i widzę, że kotwiczka nadal się nie naprawiła. Nie wiem, co jest z nią nie tak. Nie mam zielonego pojęcia, co jest z nią nie tak. Dobra, tu jest ta główna rozdzielnia, tak? No nie, duży wilk. Duży koszmar. No dobra. Musimy zejść tam na dół. Musimy zejść na dół. A zejście na dół jest chyba po tej stronie. Pamiętam, że to wcale nie był łatwy quest. Pamiętam, że to nie było proste. Czekajcie, to jest tędy tutaj. Jeszcze słyszę zrzut chyba. Ej, a może to jest i tutaj? Ej, dobra, to jednak chyba jest wejście na wprost po prostu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, no to nie było tutaj. To nie było tutaj, to chyba było wejście pod wodą. Ale nie pamiętam, gdzie to wejście było. Jakoś tak... W ciągu dnia to jest łatwiej ogarnąć, ale to jest chyba tu. Dobra, znalazłem. Znalazłem to wejście. Mamy niewykorzystane punkty umiejętności. Jeszcze teraz też to zobaczymy. Dobra, punkty zwinności. Tik-tak. Umożliwia bieg w górę po ścianie lub innej płaskiej powierzchni. Nawet po skoku. No, dobra, to jest fajne, ale nie wiem, czy regeneracja zdrowia w końcu by nam się nie przydała. A, bo dobra. Niech będzie i to. Siły jeszcze nie mamy. Spróbujmy cię zabić po ludzku. Tak jak Pan Bóg przykazał. Tylko kurczę, zaraz tu będą firale, coś mi się wydaje. Oła! Kurde, padliśmy. Ktoś mi, przepraszam bardzo, ale tyłek zawraca jeszcze telefonem i nie wiem, gdzie jest mój nawet telefon. Ale normalnie ktoś oberwie. Ej, serio, nie wiem, gdzie jest mój telefon. A, mam go w kieszeni. Oczywiście, jak zwykle. Nie mają kiedy dzwonić. Dobra, no to jest pierwsza śmierć niestety.
Jest pierwsza śmierć. Ale już wiemy mniej więcej, czego potrzebujemy i jak tam się dostać. To tyle dobrze. No i słyszę zrzut. Kurde. Stresuję się, bo słyszę zębiaki. Już są gdzieś blisko. Milimetry. Serio, dwa wytrychy. Dobra, udało się. Śmita, maczeta, tanto i goryl. Aj, głupia śmierć, naprawdę głupia śmierć. Ale to aż dziwne, że nas tak na hita ściągną. Dlatego zawsze mówię, że dobrym pomysłem jest mieć jak najwięcej miejsc w safe zone okolicznych. Bo jednak to naprawdę daje sporo. Sporo, jeżeli chodzi o nawet takie przegrywanie. Cały czas widzę, że mi jakieś achievementy tutaj wpadają. Cały czas achievementy wpadają. To było gdzieś tu. Wiecie co, nie będę ryzykował, bo jest już w sumie 26 minut nagrania, a ja chcę to jeszcze dzisiaj skończyć. Dlatego po prostu zabawimy się znów w Legolasa. Ale zmienił się zombiak. Zmienił się zombiak. Zobaczymy, czy taki cwany będziesz, jak dostaniesz w łeb z łuku. No wal sobie, ciulu. To było szybkie. A zawór jest w tym miejscu. Czy to jest oszustwo? No, w sumie twórcy dali nam możliwość skraftowania to już od pierwszego poziomu. No i teraz się zacznie ciekawostka. Teraz się zacznie ciekawostka. O, to wcale nie będzie łatwe. Odkręciłem lokalne zawory i otworzyłem główną śluzę. Z czym? Odpowiednią zgagę, czy wam wszystko trzeba jak kronie na wiedzy? No oczywiste, że trzeba zamknąć wszystkie zawory na linii błękitnej, żeby zrównoważyć ciśnienie. Pośpieszcie się, albo będziemy puszczać więcej gazów niż babcia na święta. Dobra, musimy jeszcze niestety tamte zawory podkręcać, ale mamy tutaj pościg, w sumie pierwszy poziom, ale... Ale zawsze. I będzie sporo tych gangren tutaj pewnie, prawda? No jak? Sporo to jest mało powiedziane. Zawory. Dawaj, Crane. Dobra, jeden już. Jeszcze chyba dwa. O kurde, ile tam ich jest? Za dużo. Może być... Zrzućmy petardy, co? Dobra, tam już jest zrobione. Może ich w ten sposób trochę odgonimy. Kurde! Fuck! To nie miało tak być jak w tej chwili. Dobra, zgubmy szybko pościg. Bo z pościgiem to my tam tego nie zrobimy, nawet nie ma takiej opcji. Nie ma najmniejszej opcji. No kurde, serio? W ten sposób się uda? Kończą nam się petardy. Nie, trzeba ten pościg zgubić. Z tym pościgiem to my nie damy rady. O, cholera. To może być ciężkie. No nawet w ciągu dnia nie było takie proste, wiecie? Najgorsze jest to, że my nie widzimy, gdzie są dokładnie te zawory.
Chupcie ciągi, tam się bawią, no. Ej, no serio, nie wiem jak to zrobić, tam jest ich za dużo. Tam jest ich kurde za dużo. Dobra, ryzyk, fizyk. Bierzemy latarkę UV i wbijamy na pełnej. Dobra, ale chyba się zacięły. Drugi zrobiony. Goń to się leszcze. Jeszcze chyba jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden cholerny zawór. Mam 31 minut nagrania. Ile was tutaj jest? Ile was tutaj jest? To wszystkie ciągną. Naprawdę, to jest bardzo ciężkie. To jest mega ciężkie. 10 HP. Nawet nie wiecie, jak ja się skupiam, żeby to ugrać. To jest taki hide and seek trochę. Zastanawiam się, jak to zrobić. Tam jest jeszcze zawór chyba nie zamknięty. Gdzie on jest? Ja już go zobaczył. Biały zawór. Bielutki zaworek. Gdzie ty jesteś, przyjacielu? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu jest naprawdę? No nie! No nie, nie wyszło. Nie wyszło, cholercia, no. Nie mówcie, że będziemy dymać stamtąd jeszcze. O nie. Dobra, czy mamy umiejętności, żeby zrobić... Koncentracja, uderzenie tego samego wroga, to jest fajne. Możemy zrobić... Petardy, możemy. Z petardami może nam się teraz uda, ale ja sobie szybko podlecę do tego miejsca, w szczególności, że mamy tą kotwiczkę. Właśnie o takich momentach mówię, że ta kotwiczka jest bardzo przydatna, nawet zbugowana. Bo dzięki niej możemy szybko dotrzeć w dane miejsce. Dzięki temu też ja nie muszę się martwić o to, że nie mam jak wam, kochani, tego przyspieszyć. Dobra, szybko. No nie, nie mówcie. Kurde. Dobra, udało się. Nie jesteście w marynarce, synu. Przywołuję was do porządku. Dobra, kochani, ale tym akcentem umierania kończymy ten odcinek. Udało nam się to otworzyć. Naprawdę ciężko. Chociaż... Dobra, macie. Dobra robota, żołnierzu. Otworzę główny zawór. Potem przygotujcie się na pokaz całkowicie kontrolowanego zapłonu. Chciałbym go podziwiać z należytej odległości. Skoro nalegacie, macie 10 sekund. 10 sekund. Jebło i na raz. Znalazłem Jeffa i gaz jest już z powrotem. Co za ulga. Mówiłem ci, jest niezastąpiony. Obawiam się, że zastępstwo będzie jednak konieczne.
Dobra, kochani, ale teraz to już naprawdę kończymy. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.